Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj dwa fragmenty lotów takich zimowych, można powiedzieć specyficznych. Przygotowałem je tak, żeby poczuć klimat i żeby podzielić się też tym klimatem z wami. Dlatego, że niewiele osób też ma możliwość polatania w ciągu dnia. Teraz już warunki są dosyć specyficzne, jest bardzo niskie słońce. Temperatura jest niska, około 2 stopni dzisiaj miałem podczas tych dwóch sesji. I też wiatr był dość silny. No i ta specyfika w ogóle zimowych lotów jeszcze bez śniegu jest taka dosyć ciekawa, ale też trudna. Latałem dzisiaj, w sumie tych pakietów zrobiłem może z 7, ale przemieszczałem się po okolicy, szukałem ciekawszych miejsc, tam gdzie można polatać, a jednocześnie żeby było dosyć blisko auta, bo nie ukrywam, że marzły mi ręce. Ale jeżeli chodzi o oświetlenie i warunki, wybrałem się specjalnie. Jak tylko zobaczyłem rano prognozę pogody, że będzie to słoneczny dzień, mówię, nie ma co, kurczę, latamy. No i w sumie udało mi się zrealizować, czy zrealizowałem to, co bym chciał. Zobaczcie, jakie tutaj są cienie długie, one mają po 100 metrów, kurczę, cienie takiego drzewa. A to była mniej więcej godzina 13:30, 14:00. Także oświetlenie mamy jak latem w Norwegii, bardzo fajna sprawa. Tutaj jeszcze dokuczał mi wiatr i muszę wam powiedzieć, co jest też ciekawe, że pierwszy raz od dłuższego czasu latałem z cięższą kamerą, bo to jest nagrywane kamerą Hero 9. To o tym jeszcze powiem zaraz o sprzęcie w tej środkowej części, ale jeżeli chodzi o specyfikę, ja latałem 7 dzisiaj pakietów i za każdym razem jechałem w inne miejsce, po to, żeby znaleźć najciekawsze. To jest jedno z ciekawszych miejsc ze względu na drzewa i na to położenie i też jeżeli chodzi o słońce. Słońce było dużo wyżej niż się wydaje, tylko że tam jest górka. GoPro trochę spłaszcza całość, nie? Więc jest to ciekawe. I to, co jest też ciekawe, że przy zmarzniętych dłoniach i przy silnym wietrze, przy tej ciężkiej kamerze, wcale nie manewruje się tak łatwo jak na przykład latem, latając powiedzmy bez kamery, nie? Zupełnie inne loty dzisiaj. Ten cruising, ja starałem się zrobić taki cruising krajobrazowy, bez szaleństw, żeby trochę rozgrzać sprzęt, żeby utrwalić to, co przez cały sezon robiłem. A jednocześnie, żeby nie wyjść z wprawy, więc to jest mniej więcej taki przelot. Dużo ciekawych takich form właśnie tutaj, jeżeli chodzi o kształty, jeżeli chodzi o to, jak widziałem to w goglach. Dość dobrze, tak jak patrzę teraz na nagrania z GoPro i przypominam sobie nagrania z gogli, to było mniej więcej tożsame ze sobą. Oczywiście gogle nie mają tak dobrego zakresu dynamicznego, bo ta kamera FPV nie jest tak dobra na pewno jak GoPro. Fajne też wrażenie, jak się stoi koło auta, tak jak widzicie tutaj i przejeżdżają inne, a samemu człowiek leci, to jest w ogóle dosyć kosmiczne doświadczenie. No i incepcja, jeżeli chodzi o dźwięki też i manewry, które wykonuje się dalej, prawda, jak robisz, nie wiem, flipa 200-300 metrów od siebie, to nie jest tak jak na symulatorze, bo ten dźwięk dociera do ciebie dopiero po sekundzie mniej więcej. Tutaj nie widać też w goglach, co ciekawe, jeszcze tych małych gałęzi, więc to na pewno jest też wyzwanie, bo gałęzie już o tej porze roku są bez liści i na pewno ich też nie widać. Teraz parę słów na temat tego, czym latam. Za chwilę skończymy ten pierwszy lot i będzie drugi. Czym latam? To było latane 5-calowym quadem Nazgul 5. Ja latam na 4S, czyli na pakietach 4S, bo są dwa rodzaje, albo 6S, albo 4, więc ja latam na 4. I też z kamerką tutaj HD, akurat mam kamerę DJI FPV, czyli Kadex Vista, ale z kamerą FPV. Dosyć fajny zestaw, i się fajnie na nim lata, dość przyjemnie. Transmisja jest dobra, można ustawić sobie oczywiście moc, w zależności od tego, gdzie latamy, można regulować moc. Wiadomo, że przepisy prawne też nas w pewien sposób ograniczają, ale jest tutaj pełna elastyczność, jeżeli chodzi o to. I z samego quada jestem dość zadowolony. Jeżeli chodzi o kamerę, ona jest cięższa, bo to było Hero 9 i mam tutaj filterek założony ND16 z Freewella. Spisuje mi się ok. Jeżeli chodzi o radio, używam Tango 2, Team Black Ship, czyli na Crossfire mam Tango 2 i dość ładnie też to działa. Tam jest wbudowana antena Immortality. Ja rozebrałem już to Tango i też mam taką transparentną obudowę do tego, także to wygląda dość fajnie i dobrze mi się spisuje. Przede wszystkim nie łamią mi się switche przez moją gapowatość. Wielokrotnie już łamałem switche, a tutaj
pod tym względem jest w porządku i to radio wytrzymuje. Może pakiet nie jest taki bardzo pojemny i trzeba dość często ładować i pamiętać o tym, żeby ładować, ale radio ma swoją też specyfikę. Jeżeli chodzi o Google, używam DJI FPV. Nie mam żadnych modyfikacji specjalnych, jeżeli chodzi o te Google, w sensie nie używam innych anten, tylko oryginalne. To, co zrobiłem, to wydrukowałem sobie taką prowadnicę do kabla, żeby mi nie wyskakiwał kabel zasilający, więc owijam go taki wydruk 3D i stanowi on taką literę, coś w formie półparagrafu, żeby wokół kształtki się owijał, dzięki temu on nie wyskakuje i zasilania nie tracę, bo w takich miejscach, jak tutaj odlatywałem na 500 metrów może od siebie, to faktycznie byłoby dosyć sporo szukania jeszcze, jakbym na przykład stracił zasilanie, to już byłoby po zawodach. Jeżeli chodzi o Google, spisują mi się w porządku, też DVR jest dobry, nagrywanie mam automatycznie przy starcie, więc nie muszę pamiętać o tym, czy nagrywam, czy nie, tylko automatycznie mi się nagrywa na kartę pamięci obraz z Google. Współczynnik proporcji tutaj jest 4/3, dość dobry zakres dynamiczny, oczywiście nie jest tak dobry jak GoPro, ale daje radę i zasięg też obrazu w Google'ach jest ok. Tutaj co jest charakterystyczne, jak odlatuję dalej i robię zawrotkę, to zwykle staram się podnosić, żeby nie latać kamerą do mnie, czyli anteną tyłem daleko, w dużej odległości, z tego względu, że można stracić zasięg, czy stracić widzenie. I to jest tyle, słuchajcie. No chciałem was motywować, że weekendy też są. Jak tylko trafi się słoneczny, to warto próbować, pomimo że pogoda nie sprzyja i się nie chce wyjść z domu, a jednak warto. No i kończąc, chciałem was bardzo serdecznie pozdrowić. Życzę wszystkiego dobrego, wiele satysfakcji z waszego hobby i udanych lotów gumowych drzew. Trzymam kciuki do następnego razu już wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.